65 kg. Kategoria lewa ręka zawodowców. Do 65 kg w tej kategorii tylko dwóch zawodników. Organizator Dominik Gliński i jego rywal. Dominik w ciemnych okularach. Przed rozpoczęciem zawodów stworzył już pojedynek z burmistrzem Błonia. No, zdecydowanie. Zdecydowanie wygrał Dominik, ale musi się odbyć jeszcze jedna walka. Zgodnie z zasadą do dwóch przegranych. Kategoria 65 kg, dwóch zawodników. Po raz kolejny Dominik zwycięża ten pojedynek. Od razu rozegramy kolejną walkę, tak aby zawodnicy byli cały czas rozgrzani w tą jakże pochmurny dzień. Dlaczego trzecia walka? Może czegoś nie widziałem. Tym razem Dominik pozwolił zwyciężyć swojemu rywalowi i zobaczymy trzeci pojedynek. Dobrze, umówmy się, że cały mój komentarz poprzedni jest nic nie warty. Odbyły się dwie walki. Raz wygrał Dominik, raz jego rywal i teraz ostateczny finał. I Dominik wygrał. Dominik nie pozostawił wątpliwości i to on jest zwycięzcą tej kategorii do 65 kg. Wielkie brawa dla tego zawodnika. Dominik, udaje ci się łączyć funkcję organizatora i zawodnika? Z roku na rok coraz lepiej, z tego względu, że coraz więcej osób jest zainteresowanych armwrestlingiem. Coraz więcej osób chce organizować, pomagać. Nie tylko walczyć, ale właśnie pomagać w organizacjach tego typu przedsięwzięć. Bez Stowarzyszenia Street Sport w tym roku myślę, że nie dałoby rady, żebym wystartował i jednocześnie organizował te zawody i myślę, że duże brawa dla nich. Fajna współpraca między gminą Błonia a Stowarzyszeniem Street Sport, która już od kilku miesięcy układa się, organizujemy razem różnego rodzaju imprezy, między innymi właśnie taki arm wrestling. No i w tym roku mogłem pierwszy raz od 4 lat wystartować na własnym turnieju, więc się udało. No widzieliśmy w arm wrestlingu wielu zawodników w roli organizatorów, czy organizatorów, którzy na chwilę zmieniali garnitur na dresy, prawda? Ty pracujesz tutaj z konkretnymi ludźmi i z roku na rok muszę przyznać, w mojej opinii te zawody w porównaniu do tych z ubiegłego roku są dużo ciekawsze i myślę atrakcyjna obsada. Bardzo gratuluję tych zawodów. Przed nami jeszcze kilkanaście kategorii. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że będzie dużo sportowych emocji i fajnych pojedynków. Dziękuję bardzo.